Jak założyć stronę firmową na Facebooku? Temat dosyć prosty, jednak Facebook tak często się zmienia, że warto sobie czasami to odświeżyć. Zapraszam do poradnika. Wchodzimy sobie na Facebooka. Z lewego menu mamy tutaj na dole Zobacz Więcej i szukamy zakładki strony. Tutaj mamy przycisk utwórz nową stronę. Wpisujemy sobie nazwę, wybieramy kategorię i wpisujemy krótką informację do biogramu. Zjeżdżamy na dół i klikamy guzik utwórz stronę. W tej chwili pojawiają nam się informacje dodatkowe, które możemy wypełnić. Możemy wprowadzić tutaj adres strony internetowej, numer telefonu, adres mailowy, lokalizację, godzinę otwarcia. Uzupełniamy te dane i klikamy dalej. Teraz możemy dodać sobie zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle oraz przycisk działania. Ten przycisk działania jest dosyć ciekawy, ponieważ możemy tutaj zaproponować użytkownikowi różne akcje które będą widoczne już na, przy naszym głównym zdjęciu profilowym. No i możemy tutaj na przykład wybrać, zadzwoń teraz, wyślij e-mail, otwórz Whatsappa, czy co innego tutaj będzie pasować do naszego profilu działalności. Jeżeli chodzi o zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle, no to wiadomo, te profilowe to jest proporcje kwadratu. Natomiast zdjęcie w tle, tutaj mamy podgląd jak to wygląda. Ono może być dosyć słabo widoczne, więc, albo zakryte, więc yy, wstawmy tu cokolwiek i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej tu możemy zawsze zmienić. Klikamy przycisk Dalej. Możemy tu połączyć swoją stronę z Whatsappem, jeżeli chcemy. Jeżeli nie, pomijamy ten krok. Możemy teraz yy, zaprosić znajomych yy, i możemy oznaczyć, jakie powiadomienia chcemy otrzymywać od Facebooka. Na koniec klikamy Gotowe. I w tym momencie zostaliśmy już przekierowani na naszą stronę firmową. No i to wszystko. Masz już stronę firmową na Facebooku. Gratuluję Ci. Gdzieś tutaj obok znajdziesz inny mój film na temat Facebooka, który jest dosyć popularny. Zapraszam do obejrzenia. A jeżeli ta porada była dla Ciebie przydatna, zostaw subskrypcję, lajka. A jeżeli masz jakieś pytania, napisz komentarz. Dzięki i do usłyszenia.